Zadanie 22. Do wykresu funkcji określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y równa się minus 2 do potęgi x minus 2 należy punkt. Ok, mamy 4 punkty. No, zadanie jest tak sformułowane, że w zasadzie nie ma innego wyboru, jak tylko podstawiać poszczególne punkty odpowiednio za x i za y. No więc sprawdźmy, czy punkt A należy do wykresu naszej funkcji. Przepiszmy na razie funkcję. Jest to minus 2 do potęgi x minus 2. W miejsce y więc wędruje minus 2. W miejsce x wędruje 1. I sprawdzamy, czy lewa strona będzie równa stronie prawej. Mamy minus 2 do minus 1. Potęga ma oczywiście pierwszeństwo, więc zostaje nam po prawej stronie minus 1 druga. No, jak widać, lewa strona nie jest równa stronie prawej. Więc szukamy dalej. Podstawiamy kolejny punkt, niech to będzie punkt B, podstawiamy po kolei, czyli minus 1 wędruje w miejsce Y, z kolei 2 wędruje w miejsce X. Po odjęciu mamy minus 2 do potęgi zerowej, ponownie najpierw pierwszeństwo ma potęga, 2 do zerowej to jest 1, minus sobie czeka, więc minus 1 równa się minus 1, strona lewa równa się stronie prawej, więc w zasadzie mamy już dobrą odpowiedź, odpowiedź B. No, na pewności sprawdźmy pozostałe odpowiedzi, czyli tutaj, no w zasadzie myśmy tą jedynkę już wstawiali, czyli będzie oczywiście ten sam wynik, który był w tym miejscu, czyli wychodzi na to, że 1 druga równa się minus 1 druga, czyli nie pasuje. No i na końcu dwie czwórki, zobaczmy, też nie powinno się to zgodzić, ponieważ już wiemy, że odpowiedź B jest prawdziwa. Mamy minus 2 do potęgi drugiej. Pamiętajcie, nie ma nawiasu, więc minus zostaje, czyli 4 równa się minus 4 również się nie zgadza, więc odpowiedź B na 100% jest tą właściwą. Dzięki wielkie za uwagę.